babce. Mam na imię Tero. Nazywam się Kaczem Szymbielski. Polakiem, urodzonym w Brazylii. Z tego powodu mój polski jest taki złamany i delikatny. Ale z tym złamanym polskim chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus was bardzo mocno kocha. Ja osobiście byłem człowiekiem, który urodziłem się w domu pełny patologią w Brazylii. Mój tata był Polak, wyjechał z Polski z powodu II wojny. I niestety mój tata był bardzo mocno alkoholikiem. Szatan go oszukał przez alkoholizm. W naszym domu była potężna patologia. Z powodu alkoholizmu był przemocy, pełna nienawiść. I z takich domów właśnie urodziłem się. I niestety szatan chciał dla mnie również, aby ja mógł chodzić tę samą drogę, którą tata chodził. Ale dzięki Bożej łasce, kiedy miałem 23 lata, już człowiek totalnie zgubiony w grzechu. Młody człowiek, mając 23 lata tamtego czasu, w Rio de Janeiro, w Brazylii, ale pełny nienawiść do serca. Nienawiść do Boga, do ludzi. Pełny przemocy, alkoholizmu, papierosy. Kochani, żyłem naprawdę niewolnika diabła przez grzechy różne. Ale pewnego dnia spotykał w mojej drodze pewien człowiek, że konkretnie przez Ducha Świętego głosił mi Ewangelia. I dziękuję Bogu za tego człowieka, ponieważ różni ludzie głosili mi Ewangelia w różny sposób, nawet podobnie jak tu my robimy. Ale ten człowiek był inny. Ten człowiek był pełny miłości, pełny Bożego Słowa i głosił mi Ewangelię. I dzięki Bożej łasce właśnie, poprzez moc Ducha Świętego, u tamtego razu, kiedy słyszałem tego Słowo, minęło około pół roku, Duch Święty przekonał mnie, że potrzebuję przyjmować Jezusa Chrystusa do serca jako Pana i Zbawiciela. Duch Święty jako Boga przekonał mnie, że powinien pokutować z grzechu, przyjmować Jezusa Chrystusa do serca. Kochany, tego robiłem. Z lata 93. I aż do dzień dzisiejszy, 29 lat, jestem wolnym człowiekiem dzięki właśnie ofiarze Jezusa Chrystusa. Jestem wolnym człowiekiem, ponieważ przyjmowałem zbawienie, które Pan Jezus Chrystus zdobył na krzyżu dla mnie. Jestem wolnym człowiekiem od papierosów, od wódka, od przemocy, od nienawiści. Zamiast tych chudotów, tych przekleństw diabelskich, jako papierosów, wódka, narkotyki, to Bóg dał mi miłości. Szatan dał różnych nałogów. Ale Pan Jezus Chrystus zabrał tego przekleństwa, różnych nałogów i dał mi radość, dał mi pokój, dał mi zwycięstwo, dał mi życia wiecznego, bo wiem, dokąd idę. Teraz, jeśli umieram fizycznie, mam pokój w sercu, bo wiem, że życie nie polega tylko na tym, że żyjemy w tej życiu na ziemi, ale wiem, dokąd idzie moja dusza, kiedy umieram fizycznie. Kochani, pewnego raz też czytałem ten werset, który wam czytam teraz. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, werset 28. Słowo Pana Jezusa. Pan Jezus mówi tak: pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Kochani, kiedy ja przyjmowałem Jezusa Chrystusa, tak byłem człowiek pełny ciężarów, różnych problemów, brak pokoju, nienawiść. Również czytałem tego wersety i mówiłem: Pan Jezus, przychodzę do Ciebie z moim ciężarem, przychodzę do Ciebie z tych wszystkich moich problemów. Przychodzę do Ciebie, Panie Jezus, ze skruszonym sercem i przyjmuję, że Ty jesteś Waszym Zbawcą. Wyznaję moje grzech Tobie i przyjmuję Cię jako mego Pana Zbawiciela, bo ja nie mogę już tak żyć. Mówiłem tam w tego czasu do Pana Jezusa: Panie, ratuj mnie z tego paskudnego życia. Kochani, oto chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus wysłucha moją szczerą modlitwę. Przebaczy mi moje wszystkie grzechy. I Pan Jezus Chrystus
uwalniał mnie z tych wszystkich przekleństw, jako papierosy, wódka, nienawiść. Kochani, Pan Jezus Chrystus jest Bogiem realnym. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Tak, to jest prawda, to jest prawdziwa Ewangelia. Pan Jezus, ale przede wszystkim, że On jest zmartwychwstał co tego dnia. Pan Jezus żyje, kochani. Pan Jezus nie jest obojętny na wasza sytuacja. Dlaczego tu my stoimy i głosimy wam Ewangelię, zachęca z was do Jezusa? Ponieważ my poznaliśmy Jezusa, On jest prawdziwy, realnym Bogiem. On nie może pomagać. Pan Jezus może uwalniać. Są ludzie, którzy nawet tu często chodzą pijani i naciepani. Kochani, Pan Jezus Chrystus może cię uwalniać. A te są ludzie, którzy tu chodzą często, da się widać, że mają taką twarz pełną nienawiść. Kochani, tylko Pan Jezus Chrystus jest ratunek. Tylko Pan Jezus Chrystus może nas uwalniać wszelkie przekleństwa tego świata z powodu grzechu. Tylko Pan Jezus Chrystus może cię uratować i przypatrzać nam grzechu. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, ale oprócz tego, że będziemy żyli błogosławieni na ziemię, jeśli przyjmujemy Jezusa Chrystusa, najważniejsze jest taka Ewangelia, dobra nowina. Jeśli ja pokutuję z grzechu, przyjmuję Jezusa jako mego Pana i Zbawiciela, jeśli umieram fizycznie, to moja dusza będzie z Nim na wieczność. Kochani, zbawienie duszy to nie bajka. Ja wiem, że związane z religią są dużo kłamstw. Ja wiem, że są ludzie, którzy mówią o Bogu niedziela, a dzień tygodni zwalczą dzieci. Ja wiem o tym, że niedziela są ludzie, którzy mówią, że są kapłanami, a to są zwalczycieli, to są homoseksualiści. Ja wiem, że są ludzie, którzy mówią o Bogu niedziela, spróbują mówić o Bogu niedziela, a to są pedofilami. Ale kochani, to wszystko é religia. Bóg nie stworzył religia. Religia to jest paskudstwo. Religia nie zbawia. Ale Pan Jezus Chrystus jest życiem. Życie z obfitością. Tylko Jezus Chrystus zbawia. Nie chodzenie do kościoła. Nie brać udział w tej różnej odmiany religii, bo religia nie zbawia. Religia to tylko jest próba ludzka, aby zbliżyć się do Boga. Kochani, religia, religare, to słowo religare, stare aramajskie, to znaczy, że to jest próba człowieka, aby zbliżyć się do Boga. I pozostaje tylko w próbie. Człowiek idzie do religii, robi swoje tam rytuałów i wraca gorzej niż był. Ale Jezus Chrystus wasze uwalnia nas. Pan Jezus Chrystus daje życie, życie z obfitością. Często ludzie mają problemy z wódką, problemy z zdrowia, problemy z narkotyki różne, problemy zdrowia też, problemy umysłowe, kochani. Pan Jezus Chrystus może zdrawiać jakiekolwiek choroba. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem żywy, potężny. Bóg nie jest obojętny na twoją sytuację. Wystarczy przychodzić do Niego i przyjmować ofiarę Jezusa Chrystusa. Uwierz w Jezusie, przyjmować jako Pan i Zbawiciel i zobaczysz sam, że to jest prawda. Ale jeśli podoba się to twoje życie, jeśli podoba się dla ciebie żyć naciepany, pijany, używa narkotyki, życie z nienawiści i tak dalej. Jeśli tobie podoba się być niewolnika ciała przez grzech, to w życiu to powiedzenie. Ale jeśli ty jesteś zmęczony z tym życiem, nie chcesz żyć w taki sposób, oto dla ciebie słowo. Pan Jezus mówi, przychodź do mnie wszyscy, którzy jesteście spacowani, zmęczeni i dam wam ukojenie. Ukojenie, pokój, zwycięstwo, uwolnienia, Ducha Świętego, namaszczenia od Ducha Świętego, uzdrowienia, uchronienia i jeszcze zbawienia wieczne, bo zbawienie tylko w Jezusie Chrystusie. Więc zachęcamy was, aby zbliżali się do Boga, aby przyjmowali Jezusa Chrystusa jako Pana Zbawiciela według Pisma Świętego i zobaczycie sam, jak będzie wyglądało wasze życie. Niech Bóg was błogosławi, waszym sercu. Twoje życie, twoja rodzina, twoja praca. Niech Bóg ci błogosławi w życiu. Tego wam życzę. W imieniu Jezusa wam błogosławię.